Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak. Łukasz Ciona, vlog Ciona o Poczach. Witam serdecznie ze stadionu Górnika, z prawdziwej mekki polskiej piłki. A przyjechaliśmy tutaj do Zabrza po to, by porozmawiać z największą gwiazdą, jaka kiedykolwiek trafiła do polskiej ekstraklasy. Mistrzem świata, medalistą Mistrzostw Europy, człowiekiem, który zwiedził największe kluby piłkarskie w Europie, m.in. Inter Mediolan, czy też Bayern Monachium, ale wiele, wiele innych, takich jak na przykład Arsenal Londyn. Wiecie, o kim mówię? Jesteśmy o Łukasza Poldiego Podolskiego. Dla nas specjalnie zgodził się na wywiad o to, co miał do powiedzenia wielokrotny reprezentant Niemiec. Łukaszu, Tomek Hejto, były reprezentant Polski, też bardzo mocno związany z Górnikiem, zawsze mówił, że jeżeli wchodzisz do Górnika, to musisz zdjąć buty, bo wchodzisz jak do świątyni. Dla Ciebie też Górnik jest taką świątynią, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo wiemy, że masz też taki ogromny sentyment do tego klubu, jeszcze z czasów dzieciństwa. Tak jak. Jedyne, gdzie buty ściągnąłem, to było w Arsenalu, bo Arsene Wenger był trenerem w Japonii też i tam jest taka kultura, przed domem albo przed czatni się ściąga buty i to albo prowadził w Arsenalu, jak grałem. No i tam ściągałem buty. W Górniku jeszcze tak jeszcze nie doszło, może to trzeba zmienić. Może by było coś no, fajnego, ale no, do tej, jak pan mówił, że Górnik to jest święto, to jest wielki klub. Pamiętamy, jakie miał sukcesy. Oczywiście to już parę lat do tyłu, ale jest wielki klub z tradycją. Kibice, mamy fajny stadion, jak już na każdym wywiadzie mówię, jeszcze nie wykończone, ale myślę, że się uda za rok albo dwa, albo nie wiem, jakie są plany. No i ogólnie jeszcze raz powtórzam, jest to wielki klub, nie ma o czym inaczej mówić o Górniku. Jak oceniasz ten czas, który już także po piłkarsku? Wiemy, że czujesz się w gazie, tak mam takie informacje piłkarskim, że mówisz gdzieś w takich rozmowach postronnych, że czujesz, że jest coraz lepiej. Trochę tych bramek wpadło w ekstraklasie, ale jak ty oceniasz ten czas po piłkarsku, tak, który już spędziłeś w Górniku? Nie wiem, ja nie pochodzę i myślę w domu, jak ja oceniam mój czas do stanu dzisiejszego. Ja nigdy nie podchodzę, że mówię teraz, a mam teraz ile tam, 6-7 bramek strzelonych i jestem zadowolony i przychodzę na drugi dzień do szatni jakiś królem, że och, mam tu sukces i ja nie podchodzę teraz już do tego, tak? Tylko jak mówiłem na pierwszej wywiadu, jak przyszłem do Górnika, dla mnie jest ważne, żeby ten klub rozwinąć. A to nie rozwinie się w ciągu 6 miesięcy albo w ciągu roku, tylko to jest proces. To jest, myślę, taki plan trzeba zrobić na parę lat. Czy się uda, to nie wiemy. Taki jest sport i nie mam takiej pozycji, żeby coś tu na szybko zmienić. Ale ogólnie jak się patrzy, jak nam idzie w lidze, to myślę, że jest ok i mamy tam teraz chyba 8 miejsce i myślę, zdanie, to co potrafimy grać i co były takie marzenia przed sezonem, to jest ok. Oczywiście tam idzie 2-3 miejsca do przodu albo do tyłu, ale myślę, że jest prawie ok. Współpracowałeś z wieloma znakomitymi trenerami. Jak Ci się współpracuje z Janem Urbanem, no też znakomitym piłkarzem w przeszłości, reprezentantem Polski, no i też człowiekiem, który jest stąd, który kocha Górnika, kocha Śląsk. Tak. Nie, ja z trenerem mam dobry kontrakt. Kontrakt to albo mamy obydwa tylko do koniec sezonu, no to nie wiemy, jak będzie dalej. Nie, kontakt mamy dobry i myślę, jak mówiłem przedtem, jak gramy piłkę, jak wygląda nasza gra na boisko, to myślę, że to bardzo dobrze wygląda. Oczywiście wyniki nam brakują, myślę, że jakby tam było trochę szczęścia, jak teraz w ostatnim meczu, to by też, no, byliśmy w stanie może zagrać o puchary, o czwarte miejsce, ale no, to są marzenia. Wygląda teraz inaczej i zobaczymy, jak to się skończy. Ale ogólnie praca z trenerem, no, jak ja teraz z nim pracuję, to się z nim bardzo fajnie pracuje.
No i nie pracuję tak jak taki, jak się mówi w Polsce, taki, nie, że bieganie i długie piłki i strzelanie, tylko on, każdy wie, że w Hiszpanii pochodzi, tam się nauczył też grać, albo grał, był tam trenerem. I to widać na boisku, jak gramy. Łukasz, jak obserwowałem trening, ale też mam informacje z klubu, no widać u Ciebie takie inne poruszanie, widać, że no inaczej się ustawiasz, jak taki przeciętny zawodnik. Czy widzisz, że młodzi chłopcy z Górnika starają się, nie mówię tylko o napastnikach, tylko czy starają się gdzieś podpatrzeć, pytają Ciebie, wiesz, tak ustawić stopę, tak? Jest coś takiego, że tą wiedzę chłoną Twoją, tą właśnie sposób ustawienia, no bo to nie jest... wiem, bo trzeba się zawodników zapytać, ale myślę, że tak ogólnie patrzeć na młodych, to mi się tak na 100% nie podoba, bo jak masz szansę zagrać albo trenować z pierwszą drużyną, to musisz pokazać się na 100%. I to my tu mentalność. U nas, mentalność, tu trochę brakuje u nas, te młode, co u nas trenują. No i tak mi się to nie za bardzo podoba, jak moim zdaniem, że tam idzie trochę więcej wyciągnąć, ale na koniec ja mogę się ustawić, mogę pokazać. Na koniec, jak nie usiądziesz sobie i powiesz, ja chcę być zawodnikiem, ja chcę grać w Górniku, ja chcę grać za granicą, to też nie pomaga, jak z nim usiądę na 2 godziny i powiem mu, że grałem w Arsenalu, że grałem w reprezentacji Niemiec i jak ma się ustawić, co ma zrobić. Myślę, to trochę tam parę procent doda, ale żeby być najpierw zawodnikiem gotowym, to każdy musi sam sobie wszystko wyciągnąć. Jest w polskich piłkarzach problem mentalności trochę. Jak z tobą rozmawiam, to czuć taką mentalność zwycięzcy, wiesz, o co chodzi. Tak jak Amerykanie mają drugie miejsce, to jest pierwszy przegrany. Tak naprawdę, tak? Finał się jedzie po to, żeby wygrywać. Jest taki problem mentalnościowy? No my jeszcze nie doszli do finału. Nie jesteśmy w stanie jako klub powiedzieć przed sezonem, że walczymy o mistrzostwa Polski albo jakieś puchary. Oczywiście tak te 4. miejsce, jakoś to idzie, trochę ścięcia w sezonie masz, to się uda, ale ogólnie patrzeć na cały konstrukt klubu, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć takie coś. I wiesz, ludzie na początku mówili, Podolski przyszedł i już Górnik jest mistrzem i tak łatwo to nie ma. A ogólnie ta mentalność, no mi brakuje. Ja nie mogę teraz mówić ogólnie o całą Polsce. Rozumiem. I o innych klubach, jak tam pracują, tylko widać to u nas w klubie. I myślę, moim zdaniem jest, jak patrzę tak na młodzież, na treningi, to mi się to nie podoba. To musi być trochę więcej, to trzeba się pokazać, to trzeba tą mentalność pokazać na boisku. No ale na koniec to każdy zawodnik ma swoje ręce, jak trener Jan Urban ściągnie go z akademii albo z drugiej drużyny na trening, to każdy zawodnik ma szansę, żeby się pokazać. A reszta to są takie kwestie, czy Łukasz Podolski się ustawia tak, czy Łukasz Podolski mówi, tak się strzela z lewej nogi, to są takie dodatki, ale najpierw musi ten piłkarz mieć bazę, żeby być gotowy do grania, a potem tam idzie porozmawiać i usiąść. No właśnie. Łukaszu, a powiedz, chciałbyś się zaangażować po karierze, bo tak się mówi, ale chciałem się Ciebie zapytać. Chciałbyś się zaangażować w budowę akademii, właśnie w strukturę szkolenia w Górniku po karierze piłkarskiej, czy jednak nie masz jeszcze aż na tyle skonkretyzowanych planów? Nie mam, bo jeszcze mam ochotę do grania, a co potem, to nikt nie wie, co będzie. Czy skończę i będę siedzieć w domu z rodziną, czy będę kręcić się po świecie, trochę czas z rodziną. Czy będę od razu trenerem, czy jakąś inną pozycję w klubie, w Górniku, czy gdzieś indziej, to zobaczymy. Bo teraz na stan dzisiejszy to nie ma teraz planu, że powiem no za rok albo za dwa będę miał tą pozycję gdzieś na świecie. No, nie mogę powiedzieć, bo nie ma takiego jeszcze na 100% klepnienia, że powiem, że jestem tam za 2 lata. Ale widzę, że Cię korci, żeby jednak pomóc klubowi na różnych polach. I tak, ale chcę pomóc, ale to musi pasować, nie? To ja nie mogę sam decyzję zrobić, tylko to musi klub też być na tyle ustawiony, musi mieć taką bazę, żeby się też idzie pracować. Ja nie jestem taki, że gdzieś przychodzę do klubu i siedzę w biurze i nie mogę jakieś decyzje zrobić, nie? Chodzi o transfery albo jakieś inne decyzje, tylko jak się ma jakąś pozycję, taki ja jestem, to chcę też coś zmienić, czy to jest w Górniku, czy w Kolonii, gdzie grałem. Ale to są kwestie dopiero nie na stan dzisiejszy, tylko na później. Ale baza musi być, klub musi być zdrowy, klub musi mieć ochotę, żeby coś zmienić, klub musi mieć ochotę, żeby no, ten krok do przodu iść, a nie być no, takim klubem, jak Górnik był te ostatnie, nie wiem, teraz 20 lat. Nie? Od ściany do ściany, od koncepcji do koncepcji. No i tak to czuję.
jak zrobimy 8 miejsce, to jest dobrze, jak 10, to też dobrze. No i tak to się tu kręci od lat i myślę, że tą mentalność trzeba zmienić, ale to nie jest teraz na dzisiaj, nie? Bo jestem zawodnikiem, mam ochotę, żeby jeszcze grać, chcę grać, lubię te treningi, lubię te wyjazdy i walczyć o te 3 punkty, a co później będzie, to zobaczymy. To tak słyszałem, że te treningi i mecze to ci sprawiają taką frajdę, że nie myślisz o niczym innym, że cały czas jest w tobie taki... Masz dobrą informację w górniku. Tak, mam. że w Poldim jest taki żar cały czas, tak słyszałem, że jak grasz mecz, to cię nic innego nie interesuje, tylko to i fokus totalny. Nie mam. Też jakieś, nie wiem, w tygodniu, nie wiem, coś się tam dzieje, że masz zły tydzień albo, nie wiem, żoną mam jakąś kłótnię w domu, albo coś tam, albo nie jesteś wyspany, albo coś. Ja jestem w stanie na meczu być, no, żeby walczyć o te 3 punkty. Czy tam na koniec wyjdzie, czy nie, to jest sport, to jest piłka. Oczywiście nie są zawsze te 3 punkty, ale jak się to wkocha w sercu, jechać gdzieś na wyjazdy, albo grać u siebie z kibicami, wychodzić na boisko, to ci daje taką radość, no i to ja kocham tą piłkę. Jak byłem młody, chciałem być piłkarzem, jestem piłkarzem, grałem w reprezentacji i no i kocham to. Ty byłeś człowiek reprezentacji, 130 występów, wiele medali, imprez wielkich i tak płynnie przeszliśmy do reprezentacji. Złoto, Mistrzostw Świata w Brazylii było takim fajnym ukoronowaniem twojej kariery reprezentacyjnej, ale ja bardzo się też interesuję trenerami. Co było takiego niesamowitego w Lewie, że stworzył taką ekipę, wiesz, no wyście, no tą Brazylię wysadzili po prostu, wiesz, no to było, to przeszło do historii ten mecz. Co było jego taką wielką siłą? Może jego, a może tej ekipy, która po prostu wtedy tam w drużynie... Myślę, no było to słowo mentalność, nie? Że mieliśmy to od lat w grupie. Mentalność, ta razem, ta radość. No i to było ten cel. Oczywiście trenem, nie, Löw to jest wielki trener na świecie, że tam taktykę nam ułożył i tak dalej, ale myślę ogólnie trenery, sztab, fizjoterapeuty, doktory, kucharze, zawodniki, jak się ma to wszystko razem i wszystkie mają ten jeden cel, to idzie dużo pociągnąć i to było nie tylko na Mistrzostwa Świata, tylko było te czasy przed, też tak było. No właśnie, jesteśmy przy Mistrzostwach Świata, teraz właśnie Mistrzostwa Świata nadchodzą. Masz swoich faworytów? To w ogóle będą ciekawe mistrzostwa, bo tak, Neymar zapowiedział, że już to koniec. Kto powiedział? Neymar. No. Messi powiedział, że to już jest koniec, że albo teraz, albo nigdy. No i chyba Robert Lewandowski też, tak mi się wydaje, że to... Chociaż nie odmawiajmy mu ambicji. Masz jakichś faworytów na zbliżający się? Nie, bo jak skończyłem grać w reprezentacji, to nie śledzę tak już teraz meczów, jak kto ma formę i jak i co. No nie wiem, co są faworyty. Na koniec zawsze te są co zawsze. Francja, no. Niemcy pewnie. No, Niemcy, Anglia może. Zawsze się mówi Belgia, zawsze gdzieś tam odpadają. Zawsze coś tam brakuje. Anglia to samo. No ciężko powiedzieć. Ogólnie zawsze te same, co są od lat, zawsze to samo. Niemcy, cichy faworyt. Ja zawsze się śmieję, bo mówi się tak, Niemcy w kryzysie, oni są w finale albo w półfinale. To trochę jest no, z Hiszpanią. Bo ludzie się, no takie mają podejście, bo jak byłem w prezentacji od 2-5 do 2-16, zawsze my grali do końca. Zawsze jakieś trzecie miejsce albo półfinał zawsze był. I to ludzie mają w głowie, nie? Że Niemcy zawsze gdzieś tam szli do końca i teraz od parę lat tak nie ma i już jest kryzys. Może jest, ale ten zespół się buduje od nowa i to potrzebuje trochę czasu. Nie idzie tam od razu, jak wypadli tam zawodniki, Lahm, Schweinsteiger, ja już nie gram, Klose nie gra i tam jeszcze Khedira nie gra, Özil, Boateng i tak dalej. No to potrwa trochę, aż się te młode wybiją. Czy się wybiją, to nie wiemy, ale to potrwa trochę i zobaczymy. No, taka jest sport. Nie idzie zawsze grać do końca, nie idzie zawsze grać na Mistrzostwa Świata albo Europy, żeby grać do końca i wygrywać. No, nie idzie. Ciężko jest, bo inne drużyny też są mocne no i zobaczymy, jak to wyjdzie z drużyną niemiecką. Czy teraz uda, czy za parę lat, to będziemy widzieć. Masz kontakt z Jogilewem? Czy mam kontakt, cały czas, tak, mam kontakt. No to fajny chyba taki człowiek. Jak się razem jest od, nie wiem, chyba z ponad 10 lat, to oczywiście ma się kontrakt.
te kontakty. Tak, a powiedz, był tutaj na meczu Górnika kiedyś? Ktoś cię oglądał, czy zapraszałeś go? Nie, czeka na tą trybunę, żeby skończyć, bo jak tu wpadnie i zobaczy tą dziurę, to powie, gdzie tu grasz, Łukasz, nie? Ale to no, poczekamy, jak stadion się skończy, będzie full, to go zaproszę i wiesz, co mi się może mu się podoba i potem powie, nie, będę trenerem Górnika na kurde, na rok, ale a ty będziesz prezesem, fajny. No właśnie, ja prezes, lew trener. Lew, ja pierdzielę, ale fajne medialne wydarzenie. Ja bym tego kibicował bardzo, żeby tak było. Łukasz, powiedz jeszcze jedną rzecz. Zobacz, w Niemczech jest taka stabilizacja, jeżeli chodzi o selekcjonerów. Tam się ich tak nie wywala, nie zmienia. I w Polsce nie chcesz mi powiedzieć. No właśnie. Powiedz mi, czemu nie może być u nas normalnie? Bo przecież, czy w Niemczech jest inna pogoda? Nie, jest taka sama pogoda. Ja zawsze się śmieję, że wiesz, to są dwa bardzo podobne kraje w gruncie rzeczy, a sukcesy reprezentacyjne czy klubowe nieporównywalne, organizacja Bundesligi i tak dalej. I to nie chodzi tylko o pieniądze, bo to nie chodzi tylko o kasę. No. Myślę, jak powiedziałeś teraz, że ogólnie nie tylko reprezentacja, tylko ogólnie liga no. I to wszystko szkolenie, no i to nie jest teraz kraj jak inne, gdzie mają 2-3 miliony, nie? Polska tak. Ma kraj, to jest 40-50 milionów ludzi mieszka i no i ja nie wiem, jakby to wiedziałem, albo jakby to inne ludzie wiedzieli, to by to zmienili, ale no nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, po czemu jest tak, jak jest, jak się patrzy na ligę, albo jaką w rankingu jest ta liga, nasza ekstraklasa, to myślę, że to nie jest dobrze i jak się widzi, stadiony i tak dalej, wszystko jest wybudowane, autobany są, nie jak tak 15-20 lat, jak się patrzy do tyłu, jeszcze pamiętam, czasy stadiony nie było, no w ogóle ulicy, trasy nie było, autobany nie było, nic nie było i dużo się zmieniło. Myślałem, że po tych mistrzostwach Europy, jak byli w Polsce, że to wszystko zmieni, że taki krok ta piłka ja zrobi tak do przodu, to na pewno dużo ludzi myślało, ale no, jak się patrzy na stan dzisiejszy, kibiców nie ma, nie przychodzi na mecz, nie? Też to u nas widzę, nie, że ja znam to, nie, grałem w Japonii, w Turcji, w innych krajach, to ludzie się cieszyli cały tydzień, żeby przyjść na mecz, zjeść kobasę, piwko sobie wypić, koszulkę kupić, no, ale tu w Polsce jak się patrzy na mecz, na wyjazdy albo też u nas w Górniku powinno być to trochę lepiej. To szkoda, to jest taka ciosza, jak to teraz wygląda. No właśnie, wiesz co? Tak, to jest teraz tylko, jak powiedziałeś, że kasa, oczywiście kasa, to no, jest kasa, zawsze, jak masz tak. Kasę, to wszystko jest łatwiej. To możesz sobie jechać na obozy, kiedy chcesz, zawodniki sobie zmieniać i wszystko masz lepiej, ale są też inne możliwości bez pieniędzy pracować, nie? I sukcesy zrobić, ale ogólnie jest tak to wygląda, jak każdy to na razie widzi. No właśnie, a powiedz Łukaszu jeszcze, bo ja odwiedziłem kiedyś Dawida Kownackiego, jak grał w Fortunie Düsseldorf. Byłem no, nie najmocniejszym niemieckim klubie, no ale powiedziałbym znany. Złe miasto. Słuchaj, on był tak wykończony, on po tych treningach to schodził właśnie zalany potem i tak dalej. Mówi, znaczy nie chciał powiedzieć tego, że nie daje rady, ale po prostu może też jest kwestia intensywności pracy, no nie wiem. No on był tak naprawdę, on był wykończony, jak ja wtedy na niego patrzyłem. No to albo nie był przygotowany na treningi, albo takiego na tego. Takiego trenera trafił, co trenuje inaczej. To jest kwestia, to no nie jest kwestia, że Niemcy tak trenują, to jest kwestia trenerów, jakie tam są w klubie, jakie są treningi. To nie jest tak, że no właśnie, ludzie zawsze mówią, ja też ludzie mówili, albo mówią Polska, tylko bieganie i długie piłki. To nie jest tak. To, że leży, jak trener ustawi taktykę na mecz. Jak się patrzy na pogoń Szczecin, tam też jest niemiecki trener i bardzo fajną piłkę, fajnie, moim zdaniem, no. Fajnie to wygląda i to jest kwestia ustawienia trenera, jak klub jest ustawiony, jak klub ma plan, jak to cały klub ma wyglądać. No i to nie ma dużo klubów w Polsce. Raków ci się podoba? Grają? No, jest fajnie grają, nie? Ale moim zdaniem tam nie ma tej bazy, nie? Taki no stadion, właśnie. Taki... No, moim zdaniem, jak się patrzy na dzisiejsze, to jest takie kluby jak teraz na stan dzisiejszy, Lech Poznań i Pogoń Szczecin, jak grają piłkę, jak klub wygląda, nie, jak stadiony wygląda, jak tam wszystko wygląda. Oczywiście, bo grają też u Góry, jakby Górnik grał o pierwsze miejsce, o mistrza, to by też trochę inaczej wszystko wyglądało, ale tak na razie nie jesteśmy tak jak te inne drużyny i też nie jesteśmy w stanie, nie trzeba cyganić ludzi, że no, jesteśmy na razie tak jak te inne kluby. No i zobaczymy, jak to będzie tu na następne lata. Dokładnie. Łukaszu, jeszcze na koniec o reprezentacji polskiej, bo wiem, że byłeś na meczu na Stadionie Śląskim. Powiedz o twoje wrażenia. No jest awans do Mistrzostw Świata, ale mówisz, że gra
nie była najlepsza twoim zdaniem. Jak ty to oceniasz w ogóle, to co widziałeś? Nie było najlepsza. Mówię o tą pierwszą połowę. O pierwszą połowę, a później po tej bramce myślę, że to wszystko ta, jak się to mówi po polsku? Adrenalina? Masz naciśnięcie, że presję, tak, ta presja zeszła po tej pierwszej bramce, to było widać, jak kibice naciągnęli zespół i potem te ostatnie pół godziny to szło. Ale na takie mecze to nie chodzi moim zdaniem o fajną grę, tylko chodzi o awans. Nie? Jak się patrzy na Włochy z Macedonią, odpadli, tak się zdarza. Nie? Takie mecze jak są, to się tylko chodzi. Albo jedziesz na mistrzostwa, albo patrzysz przy telewizorze. No, się udało, się cieszę, bo Polska musi grać. Taki kraj jak Polska musi grać, na naszą ligę jest dobrze. I żeby takie marzenie było, że ta liga jakiś krok do przodu zrobiła, bo to jest marzenie. Bo jeszcze raz, potencjał tu jest moim zdaniem niesamowity. Jak patrzysz na Górnika, to potencjał moim zdaniem to potencjał tu jest na 60, może 70% do tych 100, że tu jest duży potencjał, tylko no to trzeba jakoś wykorzystać. Na razie nie jestem w stanie to teraz, albo nie mam pozycji, żeby to teraz powiedzieć, że to zrobię sam i że to będzie za 5 lat, tylko to jest potem kwestia innych ludzi. Ale widać w tobie taką jakby pasję do tego. Ja to widzę, bo to słychać, że po prostu, że chciałbyś jednak. No ja mam nadzieję, że to ci po prostu zostanie dane do zrobienia, bo to wiesz, bo to... Na razie na boisku, a potem co będzie, no zobaczymy. Na razie... O trenera Michniewicza jeszcze dwa zdania chciałem zapytać. No. Ja jestem jego wielkim fanem. Podoba mi się jego robota, bo on po prostu układa dobrze defensywę. A musi grać drużyna też od tyłu. Twoim zdaniem właśnie z tym trenerem mamy paradoksalnie większe szanse, bo wiesz, Sousy był trochę taki hobby futbol, do przodu, ale zawsze żeśmy coś stracili. Ale to ciężko z nim powiedzieć o trenerze, bo ja nigdy z nim nie pracowałem, rozumiem. Ja nigdy nie wiem, jakie on treningi robi, jakie ma podejścia do zawodników. Mhm. No nie wiem, wiesz jak jest, jak wypadną z grupy na mundialu, to od razu każdy powie, to nie jest nasz trener, musimy nowego szukać. No, zawsze tak jest. Jak się jakoś uda, to jeszcze będzie tam, nie wiem, może jeszcze tam będzie trenerem za rok. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, jak on ma podejście, jaką mam taktykę. Ja zawsze taki jestem, nie lubię o komuś rozmawiać, jak z kim nie pracowałem, albo z zawodnikiem, co teraz nie grałem. Nie? W telewizji to zawsze jakoś wygląda, ale też podejście jest nie tylko ta taktyka, jaka jest podejście do szatni, do zawodników, jaki masz charakter jako trener. To też już moim zdaniem bardzo ważne, jak jesteś trenerem w reprezentacji, czy to w Polsce, czy w Niemiec, czy w Hiszpanii. Po takie zgrupowanie na 4-5 tygodni, to też musi być jakaś atmosfera dobra i to się u nas w Niemcach zawsze się fajnie ułożyło, cały ten sztab, trenerzy i to wszystko, te fizjodoktory, zawsze była fajna atmosfera i potem ten sukces był. To było niesamowite. A kto był taki najlepszy technicznie w reprezentacji Niemiec, w tej, który grałeś? Taki wiesz, taki zawód, który z twoich kolegów był taki, że na treningach robił niesamowite rzeczy i potrafił to też... Podolski. Okej, czyli mamy to, ale oprócz z kolegów takich, wiesz... Nie, ogólnie. Ja grałem lata z Filip Lam na lewej stronie. To był niesamowity zawodnik. I z nim się super grało, nie? Do przodu i do tyłu, to wiedziałeś. Jak ja mam piłkę, to wiedziałeś, że już Lam gdzieś tam leci i już masz 2-1 sytuację i się z nim bardzo fajnie grało. Z nim się bardzo fajnie grało. Miro Kloze, jak graliśmy dwójka napastnika, Podolski Kloze, nie? A to prawda, że gadaliście po polsku, żeby nie zrozumiał? Tak, no to są tam po polsku, tak, po polsku, po niemiecku, a nie to, że teraz jak grasz Hiszpanią, to nie potrzebujesz po polsku, po niemiecku rozmawiać, ale nie, ogólnie jak się patrzy na tą mój czas, jak grałem, to niesamowita drużyna. To drużyna była, nie mieliśmy teraz takiego jak Messi albo Ronaldo, ten taki superstar, tylko nasz star był ta drużyna i ta mentalność i ta atmosfera drużyny, to był nasz superstar. Nie? I się ułożyła i jak się widzi te sukcesy od 2-5 do 2-16, 10-11 lat, to zawsze graliśmy do końca, zawsze do półfinału. Albo zawsze czwarte, albo trzecie miejsce na turniejach.
miałem bardzo fajny czas i się ułożyło, że mam 8-5 rocznik, że taki miałem czas. A jesteś ten sam rocznik co ja, to dobry no, rocznik. No dobrze, że miałem taki rocznik i taką reprezentację trafiłem, takiego trenera i też takich ludzi, co trafiłem, że no oczywiście każdy wie, wyjechałem z Polski i że w Niemcach też są takie ludzie byli, trenerzy i wszystkie szkolenia, że też stawili, nie, że masz nazwisko albo jaką skórę masz, tylko Niemcy zawsze byli otwarte i mówili, to są nasze wyszkoleni i zawsze byli otwarte. I potem też takie zawodniki... Zobacz, tam, jak Boateng elegancki też obrońca. Boateng, Özil, Kedira, Klose, Podolski, tam jeszcze Gnabry. Schweinsteiger to nie jest Polak. No wiem, ale nie. Sané, no i tam ogólnie, jak mówiłem, ta atmosfera u nas w prezentacji zawsze była wspaniała, bo skąd ty pochodziłeś, szkolenie było super. No i jakoś to się ułożyło teraz, ale nie mogę teraz powiedzieć, tak jak Niemcy grałem, to zawsze tak się mówi, bo czemu niemiecka reprezentacja jest tak, a u nas w Polsce jest to inaczej. No ciężko mi powiedzieć. O, przeleciała właśnie piłka. Poszczelił! Łuki, powiedz na koniec, jakie masz marzenia piłkarskie jeszcze związane z Górnikiem i nie tylko w ogóle, bo jeszcze zawsze są, wiesz, dużo zrobiłeś, ale... Ogólnie, żeby być zdrowy, żeby dobrze trenować i żeby mieć tą radość na te mecze, żeby wychodzić, grać o 3 punkty, żeby być zdrowy, na stadiony, na wyjazdy, grać u siebie z kibicami, fajna atmosfera. A reszta z Górnikiem, no to zobaczymy, jak mówiłem. No nie wiem, nie mogę powiedzieć, albo nie jestem teraz w stanie powiedzieć, że gramy na nowy sezon o Mistrza Polski, bo to nie jesteśmy w stanie jako cel powiedzieć, tylko zobaczymy, jak się to uda. Moim zdaniem, jak mówiłem, Górnik ma duży, wielki potencjał, co w ogóle nie jest jeszcze na 100% i to jest to, nad tym trzeba pracować. Nie żeby zrobić jakieś trzecie, pierwsze, drugie miejsce, bo no, sam wiesz, Górnik, nie wiem, 2017-18 pojechał, nie, zrobił puchary europejskie, a stan dzisiaj, no tak. to co się zmieniło, nic. No i to ogólnie zawsze klub musi mieć plan, bazę i potem jakieś cele moje, oczywiście, jakby zrobić Mistrza Polski albo Puchar Polski, to są cele, ale no, nie mogę to powiedzieć, że to zrobimy. Nie? Ogólnie, jak mówiłem, zdrowy być, mieć tą radość, wychodzić na boisko, na treningi, młodych nauczyć coś, a reszta to się ułoży, reszta to jest... Nie wszystko w mojej ręce. Tak jak Łukaszowi życzę Ci w takim razie, żeby Ci się to spełniło. Łukasz Podolski, mistrz świata, gościem vloga Ciono po oczach. Pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie kanał Ciono po oczach, bo to jest bardzo ważne. Można także wesprzeć kanał, klikając przycisk wesprzyj na górze ekranu. No i wówczas można wykupić płatną subskrypcję. Najtańsza jedyne 9,99. Bądźcie z nami.